Immortals of Evium to jedna z trzech gier z kwietniowej oferty PS Plusa Essential, którą ograłem. Tytuł ten jest nowym IP od elektroników. Gra została wydana 22 sierpnia 2023 roku na PC, PS5 i Xbox Series X. Niestety nie została ciepło przyjęta przez graczy i recenzentów. Na Metacritic zdobyła tylko 69 punktów. Zacznę od fabuły. Gra rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem w lore świata. Poznajemy głównego bohatera i poboczne postacie. Początek jest dość powolny, ale sprawia, że przewiązujemy się do bohatera i pozostałych towarzyszy. Co powoduje, że obchodzą nas ich losy. Nie zawsze twórcom udaje się ten zabieg, i nawet tak tragiczne wydarzenie, jak śmierć jakiegoś bohatera, nie wywiera u gracza żadnych emocji. Tu deweloperom ten zabieg się udał. A przynajmniej nam nie zadziałał. Początek gry to jeden wielki samouczek, ale prowadzony tak, że nie nudziłem się nawet przez chwilę. Wspomnę jeszcze, że wcielamy się w maga bojowego, a na świecie toczy się konflikt między dwoma nacjami, i nasz bohater szybko będzie zmuszony wybrać jedyną słuszną ze stron. W grze na początku będziemy dokonywać wyborów dialogowych, ale nie wiem, czy mają jakiś znaczący wpływ na fabułę. A tylko zmieniają kwestie wprowadzone przez bohaterów. A teraz trochę o mechanikach. Ukończyłem tylko samouczek, a więc średnio mogę się o nich wypowiedzieć. Mamy trzy rodzaje magicznych ataków, symbolizujące w grze trzy rodzaje magii, jakie można spotkać w tym świecie. Każdy rodzaj magii ma swój kolor: niebieski, czerwony i zielony. Mamy szybki atak zadający słabe obrażenia, trochę wolniejszy atak, ale powodujący większy ubytek paska energii u przeciwników i wolny atak, który masakruje bezlitośnie wrogów. Mógłbym porównać te magiczne moce do broni palnej i będzie to snajperka, karabin maszynowy i shotgun. Do dyspozycji będziemy mieli jeszcze magiczną tarczę i bicz, którym będziemy mogli przyciągać oponentów do siebie. Mała aktualizacja tematu po zagraniu w kolejne dwie godziny. Do dyspozycji gracza twórcy oddali pokaźne drzewko umiejętności, które nie odblokowuje nowych ataków, ale modyfikuje te, które już wcześniej zdobyliśmy. I możemy na przykład zadawać większe obrażenia, czy powodować różne negatywne efekty, które w finalnej konsekwencji powodują także zwiększone obrażenia, jakie możemy zadawać wrogom. Mamy także perki, które zwiększają naszą obronność, czy zwiększają pasek życia, czy manę. W grze będziemy także znajdowali przeróżne bronie, a bardziej bym to nazwał nakładkami na ręce naszego bohatera, które będziemy mogli dodatkowo rozwijać. Znajdą się także pierścienie i inne duperele, zwiększające statystyki naszego maga bojowego. Podczas eksploracji świata będziemy mogli także znajdować przedmioty, które... Do Dodadzą ataki specjalne naszemu bohaterowi. Max w użyciu to 4, które będą przypisane po wciśnięciu R1 do kółka, kwadratu, trójkąta i X'a. Jak sami widzicie, mechaniki sporo, a pewnie nie są to wszystkie, bo zagrałem dopiero 3 godziny. A teraz coś o grafice. Tytuł ten został stworzony na silniku Unreal Engine 5. Silnik ten miał dać niesamowite walory wizualne, i po części tak jest. Efekty świetne, eksplozje, dymy unoszące się po eksplozjach wyglądają niesamowicie. Mógłbym się przyczepić do kilku rzeczy. Twarze NPC-ów ewidentnie są słabiej wykonane niż facjaty postaci fabularnych, ale to jest problem wielu gier. Ka-scenki są wykonane prawdopodobnie na silniku gry i wyglądają świetnie. I wydaje mi się, że są dopakowane graficznie bardziej niż standardowa gra. Albo nie są stworzone na silniku gry, albo łatwiej wyrezyserowane scenki zoptymalizować niż właściwą grę i twórcy mogli pozwolić sobie w nich na więcej wodotrysków wizualnych. Kolejną rzeczą, do jakiej mógłbym się przyczepić, to brak interakcji z otoczeniem. Nie da się praktycznie niczego rozwalić czy przesunąć głupiego krzesła w jakimkolwiek pomieszczeniu. I trochę to rozumiem, bo fizyka zniszczeń obciążyłaby bardziej procesor konsoli, a i tak już optymalizacja nie jest najlepsza. I tu chyba jest największy problem tej gry. Optymalizacja leży i kwiczy. I podczas jednej z walk płynność drastycznie spadła poniżej 30 klatek na sekundę. Coś na oko było z 15 klatek, i miałem spore problemy z celowaniem do przeciwników. Jeśli podczas kolejnych większych starć animacja tak chrupnie, to będzie to bardzo męczące. Zwłaszcza, że tytuł ten to FPS i w takim widoku z oczu bohatera płynność animacji jest bardzo ważna. Aktualizacja tematu. Przez kolejne dwie godziny obsowania z tym tytułem. Nie napotkałem problemów z klatkarzem. Tak na oko jest 60-50, a więc jest dobrze. Nawet podczas większych starć jest wyjątkowo płynnie. Nie wiem, czym były spowodowane wcześniejsze problemy, ale jak na razie był to jednorazowy incydent. A więc jest dobrze, zwłaszcza, że grafika jest obłędna. Pierwsza początkowa lokacja nie oddawała w pełni kunsztu i pracy, jaki graficy włożyli w ten tytuł. Dalsze otwarte lokacje wyglądają zjawiskowo. A teraz przejdę do najważniejszego, czyli jak się gra w ten tytuł a gra się wyjątkowo przyjemnie, choć znowu trochę pomarudzę. Nie każdemu może przypaść design i samo założenie gry. Chodzi mi o strzelanie kolorowymi światełkami z rąk bohatera. Nie każdemu może to pasować. Mi lekko to nie leży, ale po pewnym czasie się przyzwyczaiłem i piu piu z palców czy tam z dłoni już mnie tak nie radzi. Mógłbym przyczepić się jeszcze do designu niektórych przeciwników, a dokładnie mówiąc ich hełmów. Jakoś kurczę są takie dziwne, zwłaszcza te strasznie podłużne ale to pewnie kwestia gustu i się czepiam. Podsumowując, polecam zagrać w ten tytuł, a jeśli jesteś subskrybentem plusa, to nie masz żadnej dobrej wymówki, aby tego nie uczynić.